Wyobraźcie sobie, że w stronę Ziemi leci ogromny meteoryt, który uderzy dosłownie za kilka godzin, a wam został ostatni posiłek do zjedzenia. Co wybieracie? Takie właśnie pytanie wysłałem na Instagramie do kilkudziesięciu znanych influencerów wczoraj wieczorem i dzisiaj mam już odpowiedzi m.in. Książula, Blowka, Czajnika, Mortalcia, Dominika Rupińskiego, Jawora, Zukol i jeszcze kilku innych osób, ale już wiem, że będę tego filmu żałował. Już to jednak żartowałem z tą połową miski. Jest aktualnie godzina 15:52 i od teraz przez najbliższe około 50 godzin będziemy jedli, testowali i oceniali ostatnie posiłki tych wszystkich influencerów. Jesteś dalej gotowa na ten odcinek? Na niektóre posiłki jestem gotowa, ale na niektóre totalnie nie. Ja większość głosówek już odsłuchałem, żeby wiedzieć mniej więcej, jak zaplanować ten odcinek. Natalii powiedziałem tylko o niektórych i Natalia nie chce znać wszystkich. Tak czy inaczej, mamy przygotowaną 5-stopniową skalę oceniania, w której ocena najgorsza to wolę odejść głodny, a najwyższa możliwa ocena, którą mogą zdobyć dani influencerzy, to jem do oporu. Dajcie znać w komentarzu, jaki ostatni posiłek wy byście zjedli, gdybyście no musieli coś wybrać i mogłoby to być cokolwiek. Zostawcie też łapkę w górę, subskrybujcie kanał i posłuchajcie pierwszej głosówki od Czajnika. Jakbym miał mieć taki ostatni, ale taki naprawdę ostatni, to na pewno wziąłbym butter chickena z chlebkiem nam i ryżem, zwykłym, najzwyklejszym, ale to by było jedno z wielu dań, jakąś pizzę z salami, w ogóle najlepiej to z pychami hawursusie, ale to już taki paradoks, z frytkami, jakiś kepsik z sosem łagodnym, miałem takiego kepsa pod dołem kiedyś dobrego, ale ogółem nie pamiętam kebaba, jak się nazywał ten kebab, ale też w Donerze jest dobry kebab bardzo z frytkami, ale to bym wziął raczej bez frytek, bo frytki mam z osobna do pizzy, to wziąłem jakiegoś kepsika takiego z sosem łagodnym, no i mielone mojej mamy z buraczkami, ziemniaczkami, chłopie, no tego to nic nie przebije i pierogi z kapustą i grzybami od babci, chłopie. Takie żarcie, że nie pytaj. Jak słyszeliście, Czajnik wymienił mnóstwo rzeczy, ale z racji tego, że musimy zostawić miejsce na kolejnych influencerów, to weźmiemy to, co wymienił jako pierwsze. Butter chickena z chlebkiem nam i ryżem, zwykłym, najzwyklejszym. Więc my zapinamy pasy i jedziemy w miejsce, gdzie coś takiego serwują. No dobra, ostatni posiłek Czajnika zamówiony. Dostaliśmy, jak widzicie, takiego pikacza, który zaraz będzie dzwonił, bo oni bardzo szybko to robią. Przyjechaliśmy w ogóle do Curry Leaves, czyli takiego punktu w food hallu, który doskonale znamy i bardzo go lubimy. Tak, my to z Natalem czasami przychodzimy, dosłownie bierzemy identyczny zestaw jak Czajnik, więc mniej więcej wiemy, jak to będzie smakowało, ale zaraz wam to pokażemy. Ale w sumie, Natalia, tutaj jest też włoska restauracja, nie? Więc widzowie, moglibyśmy zjeść przy okazji, będąc tutaj od razu ostatni posiłek Mortalcia, bo posłuchajcie, co on by wybrał. Siemanko. Mój ostatni posiłek to na pewno by była carbonara. Carbonara zamówiona, ale w trakcie zamawiania okazało się, że nasz butter chicken z ryżem i z chlebkiem naan jest, jak widzicie, gotowy. I spójrzcie tylko, jak to wygląda. Tam w środku jest kurczaczek. To jest naprawdę jedna z lepszych indyjskich miejscówek w całym Trójmieście. Ale uwaga, Natalia już próbuje. I jak, Natalia? Przepyszny, ten sos jest tak dobry. Ja uwielbiam tą restaurację i powiem wam, że wybór Czajnika to jest 10 na 10, nie? No to ocenka raczej będzie wysoka, nie ma co ukrywać. Ten chlebek też jest pyszny. Jest taki bardzo cienki, jest polany oliwą, nie? Do tego jakiś czosnek. Jest taki przypieczony i ten chlebek jest też idealny do tego sosu, żeby go po prostu tym maczać. Bez kitu. O Jezu, daj, Natalia, ja muszę to zjeść, bo już się nie mogę doczekać. Ja robię trochę inaczej, wrzucam ryż do środka, jem to łyżką, bo Natalia jada to widelcem, nie wiem czemu w sumie. No już dawno tego nie jadłam, zapomniałam, jak to się je. Ja wezmę sobie też kurczaka. Powiem wam tak, całe szczęście, że ten meteoryt tak naprawdę nie leci, bo gdyby leciał i to był mój ostatni posiłek, to chyba bym się popłakał, że już więcej tego nie zjem. Ocenkę zrobiłem w samochodzie, bo poczekamy jeszcze na carbonara, nie? Jeszcze chlebek posmakuj. W ogóle ten chlebek, widzowie, to jest jedna porcja. On jest taki olbrzymi, jest taki długi i składa się z takich dwóch części. No bez kitu, super miejscówka. Jak jesteście z Trójmiasta albo będziecie na wakacje, to wpadnijcie, bo naprawdę warto. Jestem ciekawa, jakie jeszcze kuchnie będziemy mieli w dzisiejszym odcinku, bo mamy indyjską, włoską i jestem ciekawa, co będzie dalej. W tym odcinku będzie wszystko. Zobaczycie, widzowie, a im dalej, tym będzie coraz ciekawiej, bo póki co zaczynamy od dobrych rzeczy, ale niestety nie wszystko takie będzie. Ostatni posiłek Mortalcia odebrany. Tak wygląda nasza carbonarka. Powiem wam, że prezentuje się naprawdę mocno. Dla mnie osobiście jest tutaj trochę za dużo sera, ale ja sobie go tak zgarnę tutaj na bok. Okej, Natalia za serem tak nie do końca. Muszę zjeść to samym widelcem, bo łyżkę mamy całą brudną, a Karol nie wziął nowych sztućcy. Zapomniałem wziąć, ale damy radę. Dobra. Spoko, no. Tym razem, jak widzicie, kuchnia włoska. Jestem sobie w szoku, że Mortalcio tak bardzo lubi carbonary, chociaż on mówił chyba w którymś odcinku. Ja też bardzo lubię carbonary.
carbonara, ale chyba nie aż tak, żeby wybrać ją jako ostatni posiłek. I wracając do tego makaronu, to makaron jest przepyszny, taki kremowy, ale boczek mógłby być bardziej przypieczony. Ja uwielbiam, jak jest taki topiący, ja taki ciągnący się. No to nie, to taki, to nie do końca, no ale dobra, pokaż. Ej, dobra, bardzo dobra jest. Bo sam makaron jest mega dobry. Znaczy ten boczek też mi nie przeszkadza, że on nie jest jakiś taki aż mega chrupiący, bo nie jest surowy, jest okej zrobiony. I szczerze, też dobry wybór. Powiem wam, że ciężko to będzie wszystko dzisiaj oceniać, ale my idziemy to zjeść i zaraz w samochodzie podsumujemy te pierwsze dwa dania. Pierwsze dwa posiłki za nami i powiem tak, oba były smaczne, ale no jeden z nich musi wlecieć na samą górę naszej listy i jest to oczywiście pozycja czajnika. Gdyby leciał w nas meteoryt, jadłbym to, słuchajcie, do oporu, do pożygu, żeby po prostu, wiecie, odejść, będąc tym na maksa najedzony. Natalia, zgadza się ze mną? Zgadzam się w pełni. Jeśli chodzi o mortalcia i jego carbonarę, to ona była bardzo dobra, bardzo smaczna, ale gdybym miał coś wybrać, to wybrałbym tą kuchnię indyjską i pozycję czajnika, więc na naszej tier liście mortalcia dajemy o jedno piętro niżej. Pozycje były dość spore, więc no nie ukrywam, że trochę się najedliśmy, ale nie możemy, wiecie, robić sobie teraz nie wiadomo jak długiej przerwy, bo mamy tyle głosówek od influencerów, że ciężko będzie w 50 godzin zdążyć przetestować ostatni posiłek każdego, ale kolejną osobą, której ostatni posiłek sprawdzimy, będzie Zukol. Ja na mój ostatni posiłek zjadłbym pierogi ruskie z podsmażaną cebulką i na deser zjadłbym pączka z pączusia koniecznie, z białą czekoladą albo ze zwykłą taką mleczną czekoladą koniecznie. Ja, Natalia, proponuję zrobić tak. Pojedziemy do Gdyni, do pączusia, bo mamy tam kawałek drogi. Po drodze akurat troszkę zgłodniejemy i zaczniemy sobie od tego deseru. Miejsce na deser zawsze się znajdzie w ruchu. No właśnie, a po tym jak wrócimy do Gdańska, to ja zamówię sobie na kolację pierogi od Zukol, a ty zjesz kolację od Książula. Okej, czyli pewnie będzie jakiś kebab. Zobaczysz, co będzie. Zdziwicie się, widzowie, tylko tyle wam powiem, ale ja pierogi ruskie uwielbiam, Natalia niekoniecznie, więc podzielimy się, zjemy dwie kolacje, no i przy okazji też przedostajemy kolejne dwie osoby. No i jesteśmy, dojechaliśmy na miejsce, jak widzicie, przed nami pączuś. Wygląda tak mocno tradycyjnie, ale na szczęście jest jeszcze otwarty, idziemy do środka i zobaczymy, czy są te pączki, o których mówiła Zukol. No i niestety, widzowie, miał być pączek, a nie ma nic. Jechaliśmy specjalnie 45 minut do Gdyni, żeby go zjeść, no ale okazało się, że wszystkie pączki przed chwilą się wyprzedały, bo no jest już 18:14. Ale Zukol zaproponowała, że mogą jutro spróbować tam kupić, jak będą jechali z Pawłem do Gdańska, bo właśnie jutro się widzimy z Jaworkami w Gdańsku. Więc pączkę z pączusia zostawimy na jutro. Jutro też zjemy rzecz, którą Jawor wysłał swojej głosówce, ale razem, jak będziemy właśnie z nimi w Gdańsku. No a dzisiaj zjemy po prostu te pierogi ruskie. Chociaż, Natalia, jest jeszcze jedna osoba, która wysłała nam swoją rzecz, ale nie mogę jej odpalić, dlatego że jak widzicie, Kostek z Gen Z zamiast głosówki nagrał film i to jeszcze taki, który znika, więc no mamy tylko jedną szansę to zobaczyć. Harold, słuchaj, gdybym miał zjeść ostatni posiłek, kochany, jak mnie o to pytasz, mam nadzieję, że nie będziesz tego powtarzał, bo byłby on naprawdę syty i naprawdę duży, ale najprawdopodobniej byłyby to tak: krewetki w panko, dodatkowo pyszny stek średnio wysmażony z masełkiem czosnkowym i frytkami z batatów pyszniutkimi, moje ulubione. Czy coś jeszcze do tego bym wziął? Na pewno bym wziął do tego przepyszną czarny napój gazowany, Coca-Cola bądź Pepsi, jaśminowa iced tea, jaśminowa, bardzo pyszna, pyszniutka, kocham, mua. I homara, bo nigdy w życiu nie jadłem, ale jeżeli będziesz to odtwarzał, to nie musi być homar, może być coś innego, ale tak by wyglądał mój ostatni posiłek, jeżeli właśnie by spadał meteoryt. Byłby solidnie, sążnie syty. Pozdrawiam. Dobra, widzowie, po tym filmie od Kostka zmieniamy plany, zostawiamy Zukol i Książula na jutro albo pojutrze. Ich dane na pewno zjemy, ale nie dzisiaj, dlatego że dzisiaj połączymy to, co zjadłby Kostek, z tym, co wysłał nam Jacob. Posłuchajcie sami. To tak, w zależności od waszych możliwości, ja zjadłbym steka i do picia bym chciał lemoniadę, taką, wiesz, ala domową lemoniadę, a na deser lody, najlepiej z musem truskawkowym, bądź jakieś ciacho. Jak słyszeliście, Jacob też ma ochotę na steka, więc za jednym stekiem będziemy mieli dwie osoby, Kostkę i Jacoba, ale przy okazji, będąc w stekownio-burgerowni, zjemy też ostatni posiłek Kwolciego z ekipy, który wysłał nam coś takiego. Siemanko, dla mnie byłby to na pewno klasyczny burgerek z frytkami i z lemoniadą. Na 100%. Mam nadzieję, Natalia, że już trochę zgłodniałaś. Trochę tak. Dobra, to jedziemy, zanim dojdziemy do Gdańska, zanim zamówimy, zanim to przyjdzie. Jeszcze zgłodniejemy bardziej. No dobra, przed wami jest ostatni posiłek Kostka. Całkiem spory, trzeba przyznać. Tak, tutaj jest
jeszcze kola, którą Kostek sobie zażyczył. Niestety objechaliśmy pół miasta, żeby znaleźć Liptona jaśminowego i nigdzie go nie było. Sprawdzaliśmy nawet w internecie i wszędzie był jakby wyszarzony, że jest niedostępny, więc nie wiem, czy go wycofali. No ale dobra, spokojnie, no mamy Coca-Colę. Kostek mówił, że może być Coca-Cola, więc jest Coca-Cola. Są krewetki w panko. Tutaj mamy frytki z batatów, mamy steka, ale zaczynamy chyba od krewetek, co? Dobra, sprawdźmy to. Ja za krewetkami nie przepadam, no ale zjem. Dobre? Dobra. Przez to, że są tak chrupiące, to mega mi smakują, no. I bardzo dobre. Fajne, chrupiące, delikatne. To ciasto robi robotę. Nie wiem, czy to jest do końca panko, bo tak powiedziałem, ale w sumie one są po prostu w cieście. No ale chyba ciasto to panko, nie? No coś takiego. Wydaje mi się, że o to chodziło. Jeszcze jest sosik do nich, uwaga. Z sosikiem są jeszcze lepsze. Jeśli chodzi o danie główne, to mamy tu, jak widzicie, steka. Jak jest zrobiony? No mniej więcej tak. Miał być niewysmażony, ja wziąłem z brzegu, więc pewnie... Wiesz co, możesz sobie ten, weź sobie dosmaż na kamieniu. Jak chcesz mocniej, o, dostaliśmy specjalnie kamień, żeby móc sobie to właśnie jeszcze poprawić ewentualnie. Przykleił się. Odklejaj go. No, teraz mamy prawie well done. My steki bardzo rzadko jemy, a powinniśmy częściej, czy nie? Nie? Okej. Okay. No i wszystkie z batatów, one wydaje mi się będą pyszne. Tam steki jest okej, okay, ale no, chyba nie jak ostatni posiłek. Wzięłabym na pewno coś innego. Fryteczki, dobra. Krewetki usiadłem, jest teraz czas jeszcze na tego steka. Taki dobry? Ja chyba nie jestem fanką steków po prostu. Nie no, mi smakuje, to masełko fajne jest u góry. Fryteczki mega. Ale uwaga, w zestawie Kostka była jeszcze Coca-Cola. No i teraz mamy wszystko. Pytanie Natalia, jak to oceniamy? Jem do oporu, na pewno nie. Biorę dokładkę? Chyba też nie. Chyba nie, ogólnie jest to dobre, ale gdybym jakby patrzył na to jako na ostatni posiłek, to chyba oceniłbym to jako może być. Zgadzam się. Wymieniliśmy zestaw i teraz mamy ostatni posiłek Kwolciego. Jak widzicie, mamy tutaj burgera, frytki i oczywiście lemoniadkę. Burger jak to burger. Dobra burgerownia, więc burger dobry. Klasyczny, więc taki typowy, nie ma tutaj nic wow, nie ma żadnego zaskoczenia. Ale ja burgery lubię, więc wydaje mi się, że wybrałbym prędzej burgera niż steka na ostatni posiłek. No i też ja bym bardziej wybrała lemoniadę niż kolę. Frytki bardzo dobre. W połączeniu z burgerem to pasuje idealnie. Lemoniada też robi robotę. I tutaj Natalia, wydaje mi się, że w moim przypadku ocenka będzie troszkę wyższa niż jeśli chodzi o zestaw Kostka, ale jeszcze damy to spróbować. Burger zdecydowanie bardziej mi smakuje niż stek. Lemoniadka fituje. Fituje, no. I fryteczki też mega dobre. Czyli co? Oceniamy zestaw Kwolciego z ekipy jako biorę dokładkę? Tak. No i w trzecim zestawie naszego Fortnite'owca Jacoba musieliśmy wrócić do steka, ale tym razem połączyliśmy go z frytkami, bo Jacob mówił o zwykłych frytkach. Jacob też mówił o lemoniadzie i jak widzicie o ciachu. Nie było niestety tutaj jakby lodów z musem truskawkowym, ale Jacob powiedział, że może być jakiekolwiek ciacho i mamy szarlotkę. I mamy tutaj lody, co prawda z bitą śmietaną, ale... A to są lody, to nie jest tylko bita śmietana, okej. Okay. No to brakuje tylko musu truskawkowego, ale ciacho to ciacho, tak Jacob powiedział. Dobra szarlotka, czy nie? Ja osobiście wolę jak mam mniejsze jabłka, wolę jak jest taki bardziej mus, a nie takie okay. kawałki, ale jest smaczna. Steka i frytki usiedliśmy, więc Natalia, daj mi spróbować szarlotkę i od razu ocenimy, nie? Dobra. Faktycznie bardzo duże kawałki jabłek są w tej szarlotce, ale jak tak patrzę na ten zestaw, to nie mam czegoś takiego, że o Jezu, ale mam na to mega ochotę, więc tutaj chyba też dajemy może być, co? Wydaje mi się, że tak będzie idealnie. No dobra, zrobiliśmy tutaj delikatny syf, więc my teraz idziemy sobie to wszystko, wiecie, na spokojnie zjeść, pokończyć i zaraz widzimy się w samochodzie. Wróciliśmy już do samochodu, powiem wam, że jestem w szoku, bo jest godzina 22.01. By the way, mamy dzisiaj 9 kwietnia, a teraz o tej godzinie na zewnątrz są nadal 22 stopnie. Dzisiejszy dzień zleciał nam mega szybko, chociaż zaczęliśmy dość późno, bo dopiero po południu, więc jutro mam nadzieję zdążymy no, zjeść trochę więcej ostatnich posiłków influencerów, bo trochę jeszcze do przetestowania ich mamy. Póki co wygrywa czas. Ze swoim daniem indyjskim, ale jutro zobaczymy, czy ktoś go pokona. No dobra, witam was kolejnego dnia. Jest aktualnie godzina 11.29, ale powiem wam, że po wczorajszej kolacji w ogóle jeszcze nie czuję się głodny. Natalia jest aktualnie na paznokciach, wróci za jakieś 2 godziny, więc kolejny, ostatni posiłek influencera zjemy sobie wspólnie. W sensie ja z wami, bez Natalii. I będzie to coś w miarę śniadaniowego, co zaproponowała Pola z ekipy. Gdybym miała zjeść mój ostatni posiłek, to wydaje mi się, że zdecydowałabym się na wegetakosy z dużą ilością awokado, na pewno na czarną kawę i na miskę cornflakesów z mlekiem migdałowym. To by był mój posiłek. Także życzę smacznego, bo aż mi się zrobiła ochota, naprawdę. No dobra, jeśli chodzi o mleko migdałowe, to jak widzicie, mamy je w domu. Mamy też do niego płatki cornflakes, o których mówiła Pola. Czarną kawę zrobimy w naszym ekspresie, który stoi tutaj, ale niestety takosów z awokado nie mamy, więc musimy pojechać w pewne miejsce, w którym w tym odcinku już byliśmy. Dzień dobry. Poprosiłbym tak, tacosy wege z guacamole macie sos.
to jest guacamole? I w sumie tyle. Nie wiem, czy poznajecie, ale jestem dokładnie w tym samym food hallu, w którym wczoraj byliśmy razem z Dalią, gdy zamawialiśmy danie indyjskie i carbonare. Tym razem przyjechałem do Banditos, bo tutaj mają tacosy, quesadille i inne meksykańskie dania, więc wydaje mi się, że lepszych tacosów niż tutaj po prostu nie znajdziemy. Oczywiście, jak je odbiorę, to nie będę ich jadł, tylko wrócę do domu, tam zrobimy sobie czarną kawę, zrobimy sobie te płatki cornflakes z mlekiem migdałowym, no i zjemy to wszystko naraz, żeby po prostu ocenić cały ten posiłek Poli. No dobra, moje wege tacosy odebrane, wygląda to mega mocno, ale biorę je do domu i dopiero tam przetestujemy. No dobra, wróciłem już do domu, jak widzicie mamy tutaj tacosy, które delikatnie się już zaparowały po drodze do domu, no ale nie miałem na to wpływu. Obok mamy czarną kawę, ona nie wygląda jak czarna, bo ma taką pianką u góry, ale jest czarna, bez żadnego mleka. No i tutaj mamy miskę z cornflakesami wraz z mlekiem migdałowym. Powiem wam, że one są jakieś takie dziwnie rzadkie. W sensie ja zawsze piję normalne mleko, ten napój migdałowy jest bardzo rzadki i trochę przypomina wodę bardziej niż mleko, ale zobaczymy, jak to będzie smakowało. Zaczynamy od tacosów. Ja wege tacosów nigdy nie jadłem, ale uwaga, szału nie mam. Jest to okej, ale brakuje mi tu jakiegoś kurczaka, ewentualnie wołowinki. I ogólnie same tacosy są smaczne, ale no nie jest to do końca to, co ja po prostu lubię. Na co dzień nie piję też zbytnio czarnej kawy, zazwyczaj piję kawę z mlekiem, ale kawa całkiem spoko, trochę gorzka, bo Pola nie mówiła nic o cukrze, więc nie dodawałem cukru, ale jednak wolę z cukrem i mlekiem. Ale sprawdźmy jeszcze te płatki z mlekiem migdałowym. Ej, ciekawe, myślałem, że będzie to gorsze. Faktycznie ten napój migdałowy jest bardzo rzadki, trochę w konsystencji przypomina wodę, tak jak mówiłem, ale w smaku bliżej mu do mleka niż do wody, więc nie, to jest okej. No ale nic, ja idę jeść, to dosyć nietypowe połączenie, wypiję sobie kawkę, zjem tacosy, dokończę mleko i zrobimy ocenkę Poli ostatniego posiłku. No dobra, śniadanko by Pola, jak widzicie, zjedzone. Najlepsze z tego wszystkiego było to mleko migdałowe z cornflakesami, na drugim miejscu dałbym chyba kawę, a na trzecim tacosy, bo mimo tego, że jako wege tacosy były dobre, no to im dłużej jadłem, tym coraz bardziej brakowało mi mięsa. No i teraz pytanie, widzowie, czy ja wybrałbym to jako ostatni posiłek? No na pewno nie. Ogólnie płatki z mlekiem lubię, wolę ze zwykłym niż tym migdałowym, ale no to nie jest na pewno rzecz, którą wybrałbym jako ostatni posiłek. Tacosy bez mięsa tym bardziej nie. Gdybym miał wybrać kawę, no to wybrałbym jakąś z mlekiem i z cukrem chociaż, tak żeby, wiecie, odejść z tego świata zadowolonym, więc mimo tego, że nie było to złe, to biorąc pod uwagę, że jest to ostatni posiłek, jaki miałbym zjeść, oceniam to wszystko na lepsze od gówna. Jest to drugie miejsce od dołu. Gdyby były same płatki z tym mlekiem migdałowym, to dałbym wyżej, jako może być, ale no nie no, tacosy bez mięsa i czarna kawa bez cukru zaniżyły ocenkę, więc Pola, nie gniewaj się, to jest naprawdę spoko, no ale jako ostatni posiłek na pewno bym tego nie wybrał. Minęło trochę czasu, jest aktualnie 15:12. Jest już z nami Natalia, dzień dobry. Dzień dobry. Pokaż paznokcie dla widza. Okej, ładne, całkiem ładne. Całkiem ciekawe. W międzyczasie załatwiliśmy parę dorosłych spraw, więc dlatego właśnie jesteśmy trochę ładniej ubrani, ale przydałoby się zjeść jakiś obiad i na obiad zjemy ostatni posiłek zaproponowany przez Przemka Pro. Nie, no tak szczerze, jako ostatni posiłek to zjadłem po prostu kotleta schabowego z ziemniaczkami i z mizerią i kompot. Chciałbym, żeby to był ostatni posiłek, jeżeli miałbym taką sytuację. Pozdrawiam serdecznie. Wiemy, że Przemek Pro uwielbia bary mleczne i dlatego nie dość, że zjemy ostatni posiłek, który zaproponował, to zjemy go jeszcze z baru mlecznego. Jesteśmy właśnie pod jednym z nich, więc idziemy do środka, zamawiamy i zaraz zobaczymy, jak ocenimy ostatni posiłek Przemka. No dobra, schabowy, ziemniaczki, mizeria i kompot mamy wzięte na wynos, bo okazało się, że w środku nie ma miejsca, więc wrzucamy to szybko do tyłu i ciśniemy na chatę, żeby to zjeść. Wróciliśmy już do domu, chwilę to trwało, bo na mieście były korki, ale jak widzicie, nasz obiad podzieliliśmy na dwie części. Tutaj jest część Natalii, trochę mniejsza i bez mizerii, bo Natalia mizerii nie lubi. A tutaj jest moja, trochę większa z mizerią. Każdy z nas ma oczywiście również, jak widzicie, kompot. Jezu, co to się stało z tą szklanką? Dobra, nieważne. No dobra, Natalia, testuj, uwaga, zobaczymy, jak schabowy z baru mlecznego. Wygląda ładnie, pachnie też spoko. Mega dobry. Ocen jeszcze ziemniaczki, one trochę się uparowały po drodze, ale wydaje mi się, że też będą niezłe. Są spoko, ale ja jakąś wielką fanką ziemniaków nie jestem, ale schabowy jest naprawdę mega dobry. No i faktycznie bardzo dobry. Trochę nam wystygł po drodze, wiadomo, ale no czuję, że tu ocenka będzie dobra. Ja ogólnie bardzo lubię mizerię, ale gdy sam sobie ją robię, to daje o wiele więcej śmietany i ta śmietana jest gęsta. Ale słodki kompot. Tutaj ta mizeria może być, ale schabowy jest naprawdę niesamowity. Kompot faktycznie mega słodki, ale taki typowy szkolny, nie? No. Ja ogólnie wymieniłbym kompot na inny napój, zmieniłbym też trochę przygotowanie mizerii, ale jako całość jest to dobry wybór. Ja oceniłem ten zestaw, jaką może być. Ja, gdyby nie kompot i mizeria, dałbym to wyżej na ocenę, biorę dokładkę, ale nie, przez to, że napój nie do końca mi pasuje, bo ja za kompotem nie przepadam, to też daję może być. Pierwszy obiad w dniu dzisiejszym za nami, w ogóle jak to brzmi, nie? Pierwszy obiad, ale no taka jest prawda, to był pierwszy obiad, dlatego że tutaj mamy przygotowane składniki na drugi obiad i mamy tak, wołowinę, wieprzowinę, oliwę z oliwek, cebulę, podwójny przecież
kefir pomidorowy, marchewkę, seler naciowy, pancettę, masło, kostkę rosołową i powinno być jeszcze czerwone wino. Z tych składników przygotujemy zaraz włoskie ragu bolognese, ale zanim to spróbujcie zgadnąć, który influencer wysłał nam to jako swój ostatni posiłek, który zjadłby w życiu. Mogę wam podpowiedzieć, że absolutnie nie spodziewalibyście się tego po tej osobie, bo ja bardziej obstawiałbym na przykład kebaba, dlatego że chodzi, jak widzicie, o książula, który zamiast kebaba wysłał przepis na klasyczne włoskie ragu bolognese. Szczerze, jak to zobaczyłem, to zacząłem się zastanawiać, czy czasem ktoś się nie włamał na konto książula na Instagramie, ale no to jest jego oficjalny profil, z niego mi odpowiedział, więc może po prostu książulo ma już dosyć kebabów. Książulo wysłał nam link do konkretnie tego przepisu, więc według niego zrobimy nasz ragu i dla nas to będzie dłuższa chwila, ale dla was uwaga! Całość zajęła dosłownie sekundę i powiem wam, że ja dalej nie wierzę w to, że na talerzu mam jakiś makaron, a nie kebaba, jeśli chodzi o książula, ale uwaga! Ja też myślałem, że będzie mieszany. To w sumie na talerzu jest mieszane, bo mam tak, mięso wołowe, wieprzowe i jeszcze mamy pancettę. Całość jest tłusta, wydaje mi się właśnie, że to przez tą pancettę. I przez to, Karol, że jest oliwa i masło. A bez kitu, bo tu mamy oliwę i masło jeszcze. Okej, no to jest mega tłuste. Ja w ogóle nigdy nie jadłem czegoś takiego jak ragu. W sumie jest to spoko, ale chyba wolę takie klasyczne spaghetti, bo ono jest mniej tłuste. Uwaga widzowie, zakładamy się, czy Natalia się ubrudzi, czy nie. Ja daję stówę, że przy pierwszym podejściu. Dobra, przegrałem stówę, ale tylko dlatego, że Natalia była mega skupiona. Ej, jestem w szoku. Ma to zupełnie inny smak niż makaron boloński, a myślałam, że będzie podobne, bo w sumie warzywa są te same. Mięso też jest to samo, ale chyba ta pancetta wprowadza taki zupełnie inny smak. Mi to bardzo smakuje, ale faktycznie jest tłuste. Gdyby to było mniej tłuste, to mogłoby nawet zająć najwyższą pozycję w naszej tier liście, ale ja osobiście Natalia oceniłbym jako biorę dokładkę. Ty? Ja chyba też. Okej, czyli ragu od Krzyżula leci na miejsce drugie. Aktualnie jest godzina 18:59. To oznacza, że powoli zbliżamy się do 30 godziny naszego 50-godzinnego challenge'u i no póki co było całkiem przyjemnie. Wiadomo, że niektóre posiłki były trochę smaczniejsze, inne były nieco gorsze, ale no z żadną potrawą tak naprawdę nie mieliśmy zbyt dużego problemu, żeby ją zjeść, ale to niestety zaraz się zmieni. Wszystko przez Blowka, który stwierdził, że idealnym ostatnim posiłkiem, bo w sumie już by nic go nie bolało, byłby potrójnie ostry ramen samyang. Tak, potrójnie ostry, nie podwójnie. Ten buldak jest tak ostry, że prawdę mówiąc boję się w ogóle go próbować, ale no czekam już na mnie w paczkomacie, więc jedziemy po niego i zaraz zobaczymy, jak bardzo przypali. Mamy to widzowie, niestety to mamy. Powiem wam szczerze, że miałem nadzieję, że może jakimś przypadkiem ta paczka zaginie w drodze do naszego paczkomatu, ale niestety nie zaginęła, zdążyła przyjść przed upływem 50 godzin, więc no będę musiał spróbować to w tym odcinku. Ja ogólnie te zupki samyang doskonale znam, bo przez długi czas sprzedawaliśmy je w naszym sklepie na sweetplanet.pl, ale tak naprawdę je da się kupić już dosłownie wszędzie, w każdym Lidlu, Carrefourze, Stokrotce i tak dalej, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy tego zamawiali, bo chyba nie ma sensu. Ale pamiętam, że jak parę miesięcy temu wyszedł ten potrójnie ostry samyang, to no wspólnie podjęliśmy decyzję, że nie zamawiamy tego, bo to jest już zbyt duży hardcore. Baliśmy się o zdrowie naszych klientów, bo mimo tego, że no teoretycznie można to sprzedawać i można to normalnie kupować, to ja jedząc dwa razy spicy tą zupkę, czyli jakby o jeden level mniej ostrą, już totalnie nie czułem podniebienia, więc po prostu nie chcieliśmy ryzykować, że któremuś z klientów, który zamówi to u nas w sklepie, coś się stanie i celowo, specjalnie nie sprzedawaliśmy tego na naszej stronie, bo no po prostu się baliśmy. Miałem nadzieję, że nigdy nie będę musiał przekonywać się o tym, jak bardzo jest to ostre, ale jak widać się myliłem i zaraz sprawdzę to razem z wami. Ale z racji tego, że jest aktualnie 19:26 i że na 20 jesteśmy umówieni z Jaworem i Jolą, to tę zupkę zjemy dopiero po powrocie z miasta, a teraz zjem sobie ostatni posiłek Jawora, który posłuchajcie, co zjadłby, jak gdyby w naszą stronę leciał ogromny meteoryt. O chłopie, na ostatni posiłek, mój drogi przyjacielu, ja mam zjadł coś, co może ci nie do końca pasować. Byłyby to papryczki jalapeno z serem w środku, koniecznie z cheddarem restauracji Pueblo. Do tego burrito a la Sinaloa. Ono jest przepyszniutkie, z kaktusikiem, z wieprzowinką. Jest mua, tylko koniecznie bym z niego wyciągnął fasolę i do tego wziąłbym fryteczki i salsa domowa i koniecznie dzbanek lemoniady litchi. Ja nie mogę, nie mam taką lemoniadę litchi, że jak wypijesz, to po prostu polecanko. To bym zjadł jako ostatni posiłek. Po prostu dream jedzenie. To jest najlepszy posiłek ever. Jak słyszeliście w głosówce, będziemy musieli zjeść ostre papryczki z Pueblo, do którego właśnie idziemy. Na 20 mamy rezerwację, więc muszę wracać do domu po Natalię, ale w sumie dobrze, będziemy jedli te ostre papryczki, bo zrobimy sobie taki mały podkładzik
przed tym buldakiem, ale powiem wam szczerze, że coś czuję, że te papryczki przy tym ramenie to będzie pikuś. No dobra, słuchajcie, jesteśmy już z Pawłem i Olą. Pączka nie było. Nie było. Jutro go kupimy. Dzisiaj skupiamy się na Pawła Głosówce. I zwróćcie uwagę, że są już te papryczki, tak? Są przepyszne, widzowie, ja uwielbiam. Ale uczęszczuj się. Ja skorzystam, ja mogę wziąć na tą największą. Dobra, pokaż jak to się robi. Pokaż właśnie jak to się robi. Patrz, wyciągasz sobie to. Okej. Jest ten. Bierzesz, gryziesz i lekko się wypalasz, ale to jest fajne. Okej, dobra. Ja teraz chciałbym na porównanie, żeby Natalia to wzięła. Natalia, pokaż. No to co, no gryza weźmiesz, no. Ale to małego. Uwaga. Pierwszy gryz nie będzie taki zły. Drugi będzie cięższy. Oteka? Czy nie jest zły, chociaż no jest trochę ostre. Widzowie, mam nadzieję, że nie będzie mnie to paliło, bo jeszcze mam dzisiaj tego samianga do zjedzenia, ale uwaga. Nie, jednak jest trochę ostre po chwili, wiesz? Nie było jak z tamtą u was wtedy. Nie, aż tak zła nie jest, bo tam była Karolinka, ale to jest takie, ja uważam, że to jest dobre. To jest taka ostrość, która cię piecze, kwasi. Fajne. Fajne, nie? Czuję takie drapanie lekkie, ale... Ja uważam, że super to jest. Ja bym skończył, jeszcze się piecze. Jeszcze po jednej, Natalia? Nie, ja dziękuję. Ej, dobre, nie jest złe. Ja kiedyś już tu jadłem, bo Paweł nam już kiedyś to polecał. Jest okej, a jak burrito? Będzie ostrzejsze czy nie? Troszkę tak. Mamy też lemoniadkę liczy, o której Paweł mówił i o... Ona jest przepyszna. To jest stosik, serio. To jest 10 na 10. Papryczek jeszcze nie oceniamy, poczekamy na burrito i ocenimy całość. Burrito jest kaktus, ale jest przepyszne. W ogóle pierwszy raz też jadłem kaktusa w tym, jest kozacki. Zobaczymy. No dobra, słuchajcie, przyszło nasze danie główne. Mamy to burrito. Natalia, próbujesz pierwsza? Mogę spróbować. Mniej ostre jest tutaj. Przynajmniej w Gdyni. Tutaj jest ostrzejsze, także weź coś z tej strony. Okej. Okay. No chyba jest mniej ostre. W sensie mniej ostre z tej strony? Mhm. A jak ten Paweł w porównaniu z waszym Pueblo? Tym w Gdyni? No. Burritko bardzo dobre. Tak? W zupie było czuć różnicę, ale burritko mają bardzo dobre. Okej, okay, dobra. Ja powiem, że tutaj burrito jest lepsze, bo jest... Tam były takie małe kawałeczki pomidorku, a tu jest taki cały pomidor. Okej. Okay. Ej, wygląda mega dobrze. Nie, przyjemne. Nie jest ostre jak już bardzo. Może nam zrobili jakąś łagodniejszą wersję. Ski, to Paweł zna... Ty, może to robią inne wersje specjalnie. Oni ciebie znają już. No, to mnie nie znają. No tak. To jest kaktus. To jest kaktus normalnie. Gdzie jest ten kaktus? Pokaż go. Oj, dobry. Dobry jest. Nie kaktus, stary. Nie jest papryczka? Nie, to jest kaktus. A, dobra, tutaj mam papryczkę. Okej, ale bardzo dobre, bałem się tego, ale jest mega dobre. No. Jeszcze nie oceniamy, bo czekamy jeszcze na deser. Okej. Podjęliśmy decyzję, że jeszcze będzie ciacho. Jednak będziemy. No spójrz na Olę. Ola tak ma ochotę, że nie możemy tego nie wziąć. No dobra, jesteśmy już w samochodzie, bardzo fajny wieczór, ale trzeba go ocenić. Ogólnie ja oceniam sam, widzowie, bo Natalia tak, ona za ostrym to nie bardzo, za śmietaną to nie bardzo, za serem też tak sobie, ciasto czekoladowe to nie do końca, lody super, ale ciasto czekoladowe to nie, więc... Natalia by zaniżyła nam ocenę, więc ja oceniam sam. I szczerze, to burrito było pyszne. Papryczki były fajne, były spoko. Burrito było dla mnie dużym zaskoczeniem. Ciasto czekoladowe było spoko. Ja też nie jestem jakimś największym fanem, ale było bardzo dobre jak na czekoladowe. I szczerze? Ale musisz ocenić zestaw, a nie no wiem, no wiem właśnie. Biorąc pod uwagę wszystko, łącznie z tą lemoniadą liczy, która była przepyszna, oceniam zestaw Pawła na... Biorę dokładkę. Okej. Okay. Myślę, że Natalia bardziej dałaby może być, nie? No tam gdzieś po środku stawki, ale... Burrito wyżyło, ciasto obniżyło i papryczki też obniżyły u mnie. To nie, to u mnie papryczki raczej na plus bardziej, no, dlatego ja sam oceniałem, ale... O, jak chcesz Natalia, to możemy samianga razem zjeść. Spróbuję. Dobra, widzowie, to ja w takim razie zapinam pasy, jedziemy do domu i próbujemy tego potrójnie ostrego samianga, którego wybrał nam Blołek. Wróciliśmy do domu i niestety, jak widzicie, zupka przygotowana, ale obok jest druga i zwróćcie uwagę, kto będzie jadł ze mną. Zmusili mnie do tego. Wcale nie, powiedziałeś, że chcesz. Nie, no powiedziałem, że zjem. Próbuję. Także jest jedna podzielona na pół, po prostu połowę zjem. Musisz mi oświadczenie podpisać. Bo to ja nie wiem co będzie, bo to jest tak ostre, stary. Naprawdę, aż tak? To może być ostre. Nie będziecie musieli się zatrzymywać z Olą na stacji. Bez hitu. Było tam napisane ile to ma skowili, czy coś? A czekaj, zobaczę. Co tu jest napisane? Czekaj, jakiś skład. Dobra, nieważne. Mamy mleko, damy radę jakoś. To co? Smacznego. Generalnie nie pachnie jakoś tak ostro. Zazwyczaj więc? Takie giga ostre rzeczy jak wąchasz, to masz takie odrzucenie aż, bo cię tak piecze. Nie, tutaj tak naprawdę to pachnie jak zupa pomidorowa tak troszkę. Trochę tak, taki gulasz taki... bardziej bym powiedział. Okej. Okay. Pomidorowy. Ale uwagę. Zobaczymy miny. No pewnie. I co? Pomidorowe? Paweł nic nie mówi. To po chwili zależy, o ja p***. Przepraszam.
moje usta. Czujesz na ustach? Wiesz co, jednak żartowałem z tą połową miski. Widzowie, ja powiem tak. Po waszej papryczce chyba już nic nie jest w stanie tego pobić, ale to jest 80% tej papryczki. Nie mamy zbyt dużo mleka, więc oszczędnie z tym. Czyli ostatnio jadłem kebaba 2,5 miliona i to nie jest tak ostre jak tamto. Jest łagodniejsze. Jest łagodniejsze, ale jest takie dziwne uczucie mocniejszego pieczenia prosto w buzi. Ja czuję tutaj pieczenie na ustach i w gardle. Aż się czerwone zrobiło, tak? Ale czuć dziwne pieczenie na ustach, bo to nie piecze głęboko, tylko piecze na samych ustach. Tak, na powierzchni, dokładnie. Na powierzchni, dziwne to jest. Język też, teraz czuję dopiero język, jak mi piecze tak na skraju. Aż ciężko jest mówić. Jedzenie tego samemu z siebie, tak wieczorkiem na kolację, ja nie wiem. Ja nie wiem, komu to sprawia satysfakcję, już jedzenie, to już jest taka ostrość, która nie sprawia satysfakcji, po prostu. Jaka ocena? A bo Paweł czekaj, jest na rankingu. Jaki jest ranking? Już ci mówię, powiem ci tylko, jakie jest ostatnie miejsce. Ostatnie miejsce to jest, wolę odejść głodny z tego świata, bo leci meteor. Okay. Jedno wyżej jest lepsze od gówna, potem jest może być, biorę dokładkę albo jem w opór. Nie, ja odchodzę głodny z tego świata. Nie, no ja chyba mnie odszedł głodny. Ja bym jakby odszedł. Nie, ja lepsze od gówna. No nie wiadomo. No nie wiadomo do końca. A na pewno nie odszedłbym z tego świata ja osobiście. No ja... To co, może być też? No nie. Lepsze od gówna. No lepsze od gówna, no. Nie, to ja daję. Chociaż... Nie, no w ostateczności bym to zjadł. No w sumie lepsze. Ale już przestało piec. Nie, ja czuję na ustach. Nie, to ja już przestało piec. Ja bym mógł teraz kolejne wziąć, przemęczyć się. tylko po co? No tylko po co, nie? No ale dobra, ale nie, bo też wiesz pod uwagę, że oceniamy to jako ostatni posiłek. A, masz okay do wyboru wszystko stary, a bierzesz to. No nie, no. No to dalej jest lepsze od gówna, nie? No mimo wszystko. No dobra, czyli co, lepsze od gówna? Lepsze od gówna. No to widzowie, lepsze od gówna, ale... Paweł z Olą pojechali już chwilę temu, minęło jakieś 15 minut i spójrzcie na moje usta. Widzicie, jak one wygądają? Wyglądają tak, jakbym polał sobie je szminką. Wzięliśmy tylko jeden widelec i ja mam dosyć. Nie będę jadł tego całego, bo tyle wystarczyło, żeby to ocenić. Na dzisiaj, słuchajcie, mam już dosyć w ogóle jedzenia, więc my za tarem idziemy odpocząć i widzimy się jutro. Witamy was kolejnego dnia, ale niestety nie rano, dlatego że aktualnie mamy godzinę 18:41 i mimo tego, że teoretycznie 50 godzin naszego challenge'u już minęło, to widzowie, musimy go przedłużyć. Przedłużamy nasz challenge do 72 godzin jedzenia ostatnich posiłków znanych influencerów, bo nie wyrobiliśmy się dzisiaj wcześniej, żeby nic dla was nagrać, dlatego że no nagrywaliśmy film do Pawła na kanał, do Oli na kanał i jeszcze do mnie na kanał. Jesteśmy tak głodni, że nie pytajcie, ale w końcu po całym dniu nagrywek jedziemy zjeść ostatni posiłek z Ukol, która też będzie razem z nami, bo Ola z Pawłem jadą znowu z nami na jedzonko. Jest szansa, że w końcu zjemy tego pączka i pierogi, o których mówiliśmy wam już dwa dni temu. No i co? Miała być pączuś, ale nie wyrobiliśmy się. Dobra pączkarnia. Jest git też? No jest okej. Okay. W sensie no jest dobra. Jest to pączuś, ale jest dobra. Dobra. Zobaczymy, co Ola wybierze. Wyobraź sobie, że leci meteoryt, pączuś jest zamknięty i musisz zjeść pączka tutaj. Dobra, to idziemy. Idziemy coś wybrać. Jak widzicie, wybór jest bardzo średni. Co to może, niech jednak zostaną te pierogi. Wolałabym chyba umrzeć bez tego. Okej, okay, dobra, czyli pierogi. Dobra. Nie, no ewidentnie widzowie, pączuś nie jest nam pisany. No smaki tutaj były beznadziejne. To też nie jest, wiecie, ta pączkarnia, o której Ola mówiła, więc pączki odpuszczamy, idziemy na pierogi do ulubionej pierogarni Oli i w sumie też naszej, bo bardzo ją lubimy, więc wiemy już, że na pewno będzie smakowało okej, okay, ale zobaczymy, jak ocenimy to jako ostatni właśnie posiłek. No dobra, jak widzicie, mamy nasze pierogi. Pierogi z cebulką, ja zazwyczaj biorę bez, ale... Tak? O to chodzi, Ola? No, to spełnienie moich marzeń. No, mi jeszcze do spełnienia marzeń brakuje tutaj śmietany, którą zaraz pani mi przyniesie, ale... Pierogi ruskie, widzowie, to też są moje ulubione. Z mandu bardzo lubimy. Nie wiemy jak w Gdyni, bo zazwyczaj jemy w Gdańsku, ale uwaga. Smakują tak samo dobrze. I od razu już mogę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o to danie, to to gdybym widział meteoryt lecący, to jadłbym to do oporu. Witam was w kolejny, czwarty i na pewno ostatni już dzień naszego challenge'u, dlatego że dłużej nie mogę go przeciągać, bo dzisiaj wieczorem ten film musi wlecieć na kanał. Powiem wam szczerze, że myślałem, że trochę szybciej będzie nam szło z tymi ostatnimi posiłkami influencerów, bo na Instagramie mam jeszcze mnóstwo odpowiedzi od osób, których no w dzisiejszym odcinku na pewno nie zdążymy przetestować, ale jest jedna osoba, której głosówkę chciałbym, żebyście na pewno jeszcze dzisiaj odsłuchali i chodzi tutaj o Karola z Dębę. Dobrze, Karolu, nie ma problemu. Ja jestem w stanie ci to powiedzieć. Zastanawiałem się nad tym chwilę, tak myśląc faktycznie nad tym, gdyby to był mój ostatni posiłek i przyszła mi do głowy jedna rzecz. Cały czas się wybijała. Wiesz, mówię w taki sposób, żeby cię w jakiś sposób też zainteresować, zaciekawić, co to może być, bo nie, to nie będzie żadna oczywista rzecz i myślę, że w żadnym ze scenariuszy, które masz w głowie, nie znajdziesz tejże rzeczy. Ale opowiem ci może najpierw, dlaczego akurat ona, bo zawsze bałem się
jej spróbować tak sam z siebie. Gdybym ją musiał spróbować gdzieś do jakiegoś filmu czy coś, oczywiście zrobiłbym to, bo jednocześnie bardzo ciekawi mnie to, jak ta rzecz smakuje, ale jednak sam z siebie mam pewne obawy spróbowaniem jej na co dzień. A mowa tutaj o byczych jądrach. Nie żartuję, naprawdę. Jakby był ostatni ten posiłek, to bym chciał. Dzięki, Karol. Fajnie, że na swoim imienniku można polegać. Przeszukując internet, udało nam się znaleźć restaurację Filharmonia, która jest w Gdańsku i która w 2019 roku miała w swoim menu rarytas, jakim są bycze i jądra. Ej, w sumie jakieś mega drogie. Kosztowały 22 zł, ale no to było 5 lat temu. I niestety w aktualnym menu tej restauracji, jak widzicie, byczych jąder już nie ma. Myślałem, że skoro nie Gdańsk, to może w Sopocie albo w Gdyni uda się znaleźć restaurację, która serwuje takie przysmaki, ale restauracja najbliżej Trójmiasta, która ma w swoim menu bycze jądra, to restauracja Kramba, która znajduje się w Toruniu. Aktualnie z naszego domu do tej restauracji w Toruniu mamy dokładnie 2 godziny i 16 minut, więc najzwyczajniej w świecie, no nie zdążymy dzisiaj tego zrobić. Ale mimo tego, że ja nie mam totalnie ochoty próbować tych byczych jąder, to byłbym w stanie to zrobić pod content dla was, żebyście wy mogli to zobaczyć i żeby Karol czuł satysfakcję z tego, że będę musiał to zjeść, ale z racji tego, że dzisiaj już się nie wyrobimy, a film dzisiaj musi wlecieć, to proponuję, żebyśmy widzowie nagrali drugą część. Poza Karolem mam jeszcze głosówki od kilku innych ciekawych influencerów, których moglibyśmy zrobić w kolejnym odcinku i umówmy się tak, że jeśli będziecie chcieli zobaczyć drugą część, to dobijcie pod tym filmem powiedzmy 30 tysięcy łapek w górę, a jeśli wam się to uda, to obiecuję, że nagramy drugą część i zaczniemy ją właśnie od byczych jąder, a potem przejdziemy sobie do kolejnych, ostatnich posiłków influencerów, których w tym filmie jeszcze nie było. Spróbujesz ze mną? Nie. Na pewno? Na pewno, nie chcę tego jeść. Dobra, ale pojedziesz ze mną do Torunia? Pojechać to mogę pojechać. To w takim razie widzowie, 30 tysięcy lajków pod tym filmem i to robimy. W tej chwili na ekranie widzicie póki co naszą tier listę, którą uzupełnimy w kolejnym odcinku, jeśli będziecie chcieli zobaczyć drugą część. A na dzisiaj na tym kończymy, bo ja muszę lecieć szybko ten film zmontować, muszę zrobić miniaturkę, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało i do zobaczyska w kolejnej części.